Dzisiaj szaszłyki z kurczaka. Możecie je upiec w piekarniku lub na grillu. Zaczynamy przygotowania marynaty od jednej czerwonej cebuli, którą obieramy i drobno kroimy. Następnie odkładamy do miski, dorzucamy 4 suszone papryczki chili, możecie rozkruszyć, 5 owoców kardamonu, dolewamy 300 g jogurtu naturalnego, dorzucamy 1 łyżeczkę czosnku granulowanego, 1 łyżeczkę słodkiej papryki, pół łyżeczki ostrej papryki, pół łyżeczki pieprzu, 2 łyżeczki soli, pół łyżeczki kuminu. Wszystko dokładnie mieszamy. Zakładamy rękawiczkę, bo drobiu nie myjemy, to ważne. Pora na jednego pojedynczego fileta z kurczaka, około 300-gramowego, którego kroimy na kawałki i wrzucamy do marynaty. Miskę z mięsem przykrywamy i odstawiamy na minimum 1 godzinę do lodówki. Przygotowujemy naczynie do zapiekania i patyczki do szaszłyków. Wyciągamy mięso z lodówki i czekamy 30-40 minut, żeby nie było zimne. Zakładamy rękawiczkę, nabijamy kawałki kurczaka na patyczki i odkładamy. Szaszłyki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170 stopni, grzanie góra-dół lub na grillu przez jakieś 20 minut. Następnie obracamy. I znów szaszłyki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170 stopni, grzanie góra-dół lub na grillu przez kolejne 20 minut. To już niemalże koniec, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do komentowania i pozostawienia łapki w górę. A i do subskrybowania kanału. Do zobaczenia.